głupi ten ksiądz, że cię tu słucha, a ty go tak wodzisz za nos. Widać wyraźnie u ciebie, że jesteś niekochanym dzieckiem. I szukasz, i tak lata, żeby ten ksiądz się nad tobą litował. Szkoda jego czasu dla ciebie. I tak rozstaliśmy się. Dzwoni za 2 tygodnie i mówi: ojciec, chciałam pogadać. Ja mówię: o czym będziemy gadać? Chcesz mnie teraz wodzić za nos? Spadaj mi stąd. Przyszła. I wyobraźcie sobie, młoda dziewczyna chodzi gdzieś na spotkanie, jest w akademiku gdzieś tam, chodzi na to spotkanie do tych księży, chce być doceniona, zauważona, całą tą wspólnotę rozbija. Oni się modlą, by ona tam nie przychodziła. Ale ona przychodzi, no bo mówi, no fajna grupka, ale nie modli się z nimi. Tych księży, nawet tych spowiedników, którzy się tak pochylają nad nią, chcą jej pomóc, no nie szanuje, bo ich wyklnie tam, a wsadź se to rozgrzeszenie, ja nie chcę dzisiaj, nie? Ale byś pojechała tutaj, jakbyś do mnie przyszła, ale byśmy gnali, byś widziała zaraz. I proszę sobie wyobrazić, że ona wtedy płacze i mówi: ojciec tak mówi, a ja mam taką sytuację w domu. Od początku pijaństwo. Najstarszy brat i ojciec piją. Jak przyjdą pijani do domu, to matka dla świętego spokoju, żeby nie grandzili, wysyłała ją do łóżka, do ojca i do tego brata. Cały czas wykorzystywana seksualnie. I ona w końcu poprosiła diabła, żeby jej dopomógł, bo wołała do Pana Boga i nie było efektu. I odmówiła 2 razy jakąś inwokację do złego ducha i moment... Wspaniali ludzie się pojawili wokół niej. Mówi, jak do tej pory nie miała, tylko za wszystkim zadarła, tak teraz ma tak wielu przyjaciół, mówi, seks na zawołanie. Narkotyki, alkohol, grosz się pojawi, co nie było tego do tej pory, ale na tyle była kuta na 2 łapy, że widzi, że to jest nienormalne. I poleciała do spowiedzi. Ksiądz mówi: o kochana, jakżeś ty się oddała szatanowi, to trzeba wyznanie wiary odmówić. I ona rzeczywiście odmówiła to wyznanie wiary, wyspowiadała się, tam porządną pokutę dostała, ale ciągle ją zaczęło wtedy to motać, takie dręczenie tego złego ducha. I przychodzi do mnie, to było z tydzień przed Bożym Ciałem, i mówi, że popełniła grzech, bo poszła przyjąć komunię świętą i wyjęła Pana Jezusa z buzi, owinęła fusteczkę i przyniosła do domu, ponieważ prosiła Pana Jezusa, żeby wreszcie coś zrobił z tym jej domem. No i mówi: ojcze, ja go nie zbezcześciłem, ja mu nic nie zrobiłam, jeszcze mu pomogłam. Jak pomogłaś Jezusowi? Albo z chusteczki takie niebieskie i takie serwetki, takie włoski na nim zostaje, to ja to ładnie podciągałam, to ja mu pomogłam, a na drugi dzień poleciałam, zaniosłam to swojemu spowiednikowi, ten mówi, że jestem w karach kościelnych. No i trzeba pisać do Stolicy Apostolskiej. Ja mówię, no i ja przyjdę do ojca, niech mi ojciec pomoże. On mi kazał, ten ksiądz napisał list do biskupa. Ja pytam starszych ojców, jak to rozwiązać, no bo ona dziś ma przyjść. I sięgnąłem do prawa kanonicznego, do komentarzy, i tam jest napisane, że rzeczywiście kto zbezcześcił święte hostie, musi być jego nastawienie na to, żeby to uczynić, że ze szkodą dla wiernych. No a ona tego nie zrobiła, no nie było takiej motywacji, ona wzięła, żeby prosić Jezusa, by jej pomógł w tej sytuacji trudnej. I ja mówię: nie bój się, weź ten list, nie dawaj go biskupowi, przyjdź, znajdziemy kogoś, to cię tu wyspowiada, jak nie, no to już ja tam ścierpię, wysłucham, ale nie pisz, bo nie jesteś w karach. O Bogu dzięki, ale ojcze, ile mnie to teraz kosztuje. I poszła do tego swojego spowiednika i zadał jej za pokutę chodzić w procesji, bo w oktawie Bożego Ciała na procesy, by wynagrodzić za ten grzech. I po 3 dniach ona przychodzi i mówi: nie, ja już więcej nie będę chodzić. Ja mówię: dlaczego? Masz przeszkodę? Uczysz się? Nie, tak mnie mota diabeł, że ja nie pójdę więcej. Pójdziesz więcej, opuścisz raz to tydzień dodatkowo, ale pójdziesz. Ona wychodziła wszystkie procesje, po skończonej procesji
przysyła mi SMS-a: ojcze, skończyłam, Bogu dzięki.